Siema, witam w kolejnym poradniku, ja jestem Krystian i lecimy dziś z poradnikiem serii napraw oraz modyfikacji sprzętów komputerowych. Dziś na swój warsztat wezmę czyszczenie serwera od firmy Synology w obudowie desktopowej, serwer NAS, który pracuje u mnie tutaj w sieci. Widzowie, którzy mnie oglądają na co dzień, wiedzą, że budowałem właśnie swoją sieć LAN, montowałem szafę serwerową i wszystkie sprzęty sieciowe montowałem do tej szafy serwerowej i ludzie, którzy zajmują się komputerami na co dzień, wiedzą o tym, że sprzęty właśnie tego typu w szafach serwerowych pracują 24 godziny na dobę i warto od czasu do czasu, tak jak naszego zwykłego peceta, rozkręcić i przeczyścić tam układ chłodzenia. Oczywiście w serwerach mamy też układy chłodzenia, jest to bardzo wymagane do tego, aby w takich urządzeniach to się znajdowało, bo to pracuje, jak już Wam wspomniałem, 24 na dobę i to się potrafi też przegrzać. A więc dlatego dziś wyczyścimy układ chłodzenia naszego serwera. A więc zapraszam. Ok, znajdujemy się w miejscu, gdzie znajduje się moja szafa serwerowa. Teraz to, co wykonam, to po prostu zdemontuję z tej szafy serwerowej serwer i przejdziemy do mojego pokoju komputerowego i tam wyczyścimy cały układ chłodzenia. Teraz, jak widzicie, serwer już się wyłącza, bo to zrobiłem szybciej, tak aby to długo nie trwało. Jak widzimy, serwer jest wyłączony i teraz musimy zdemontować tylko to, co potrzeba, czyli przewód sieciowy oraz przewód zasilający. Ok, jak widzicie, mamy serwer. Tutaj znajduje się jego układ chłodzenia i tutaj musimy się dostać. Z tego, co już widzę, jest dużo kurzu. Tak jak wspomniałem, taka szafa pracuje 24 na dobę, więc nie ma co się dziwić, że tutaj mamy mnóstwo kurzu, a więc do dzieła. Ok, znajdujemy się w tak zwanym, jak ja to nazywam, moim pokoju komputerowym i przy stanowisku serwisowym i mamy nasz serwer. Aby dostać się do całego naszego układu chłodzenia, to musimy zamontować dwie tutaj te mocujące śruby, które blokują naszą obudowę, aby rozpłowić serwer. A więc musimy zdemontować nasze tutaj te śrubki. Ja już to teraz uczynię. Tak jak wspomniałem, jak mamy kilka nawet serwerów, musimy te serwery czyścić, aby to jakoś w miarę pracowało. Przynajmniej raz w roku warto takim czymś się zająć. W ten sposób, jak widzicie, mamy rozpołowiony nasz serwer. Tą część obudowy połóżmy tutaj. Jak widzicie, tutaj mamy nasz wentylator i tutaj mamy podpięcie do naszego przewodu. Ściągamy tutaj tą blombę, którą tu mamy. I możemy wypiąć nasz przewód. OK. I musimy teraz zdemontować te cztery śruby, aby uwolnić nasz wentylator. Wtedy wszystko wyczyścimy. Oczywiście możemy tutaj jeszcze wypiąć sam dysk, ale ja tego nie będę robił, ponieważ mam sprężarkę, więc to wszystko wydmucham sobie w ten sposób. A więc do dzieła. I mamy cały układ naszego serwera. Teraz to przedmucham i tutaj to miejsce, gdzie nasz sam wentylator się znajduje, również to wydmucham. A więc zadziała.
Tak jak widzicie, serwer już jest zamontowany na swoje miejsce, znajduje się w szafie serwerowej. W tym momencie się uruchamia i to jest koniec tego poradnika, mojej pracy. Nie zajmuje to dużo czasu, zajęło mi to dokładnie 5 minut. No, oczywiście mamy więcej serwerów w szafie, to również na poszczególnych serwerach wykonujemy, o tym pamiętamy. Tak jak niedługo u mnie znajdzie się tutaj kolejny serwer właśnie w obudowie desktopowej, bo prawdopodobnie w obudowie raka jeszcze nie mam tyle pieniędzy, aby to zakupić, więc jeszcze zakupię tutaj drugi serwer dwukieszeniowy w obudowie desktopowej, ale to już poza poradnikiem. I również w tej szafie się tutaj znajdzie. A więc poradnik wykonany. Myślę, że dla ludzi, którzy posiadają takie oto właśnie szafy serwerowe, serwery właśnie NAS do budowy desktopowych, poradnik przydatny i będziecie wiedzieli, jak możemy właśnie takie oto układy chłodzenia w prosty sposób wyczyścić. Nic to nie jest szczególnie trudnego. Nie potrzeba tutaj nie wiadomo jakich speców komputerowych, aby to wykonać. Bardzo prosta czynność. A więc jeżeli poradnik się podobał, oczywiście zostaw łapę, zasubskrybuj kanał. Widzimy się w kolejnym poradniku. Już za tydzień. Cześć, hej, Poseidon.